To jest trochę jak dragi naprawdę, wiesz, schodzimy ze sceny. Scena jest... adrenalinka. No oczywiście. I... Chociaż o dziwo teraz staram się troszeczkę zdrowie trochę widać, nie? Może jeszcze nie widać. A teraz będzie stand-uper. No, może Państwo zgadną, kto to będzie. Abelard Giza. Nie, nie. Ale kolega Abelarda. Nie. Kacper Ruciński. Nie. A ja lubię. Co sądzę o starych chłopach? Tak, takie pytanie. Ile w miesiącu stand-upów zagrasz średnio? Wiesz co, teraz trochę ograniczyłem tę ilość, bo ostatnie 2 lata jeździłem tak 20 razy w miesiącu mniej więcej, przez cały rok i całe 2 lata. 20 razy w miesiącu, o kurczę blady, to... To tak, to wow. Też tak się zajechałem po prostu, nie? Że też samochód zajechałem jeden i siebie zajechałem. Ale już nie Hyundai'a. Nie, już Hyundai nie Hyundai. Już został, ale spryskiwacze działają. Wtedy była Honda Civic. Teraz zmniejszyłem tę ilość, nie? Staram się mieć około 10 występów w miesiącu. Chociaż w tym miesiącu nie zapanowałem nad kalendarzem, jakoś tak to nazywam, że zgadzałem się na jakieś występy i nagle się nazbierało znowu dużo, więc muszę trochę na pewno wyluzować, nie? Żeby trochę odsapnąć. A czujesz, że jak masz tyle występów, to na każdym jesteś w stanie dać z siebie 100%? Tak. Jak jest, tak, na 100%, no, oczywiście, że tak. Bo to jest tak, że wiesz, przed występem nawet mogę być mega zmęczony i na przykład sobie drzemkę nawet robię, nie? I mówię, Lotek za 10 minut, prawda? I ja wstaję, robię jakąś tam rozgrzewkę japy, i wychodzę i od razu jak dostaję energię od publiki, to ja jestem jak nowonarodzony, nie? I robię cały beat, cały set po prostu normalnie na 100%. Schodzę i nagle jestem, ej, jednak nie jestem zmęczony, myślałem, że jestem zmęczony, jednak nie jestem, nie? To jest trochę jak dragi naprawdę, wiesz, a schodzimy ze sceny... To scena jest... adrenalinka. No oczywiście i to jest najbardziej uzależniający narkotyk, jaki istnieje, nie? A masz drivera swojego, czy sam jeździsz? Sam jeżdżę, no. Kurde, właśnie, drivera powinien sobie ogarnąć. No przecież... A to trzeba komuś płacić wtedy, no nie? No tak. Jakby ktoś hobbystycznie chciał mnie wozić, zapraszam. Lotek chętny, jakby coś. Nie no, sam. Ja lubię jeździć samochodem. Chociaż mam taką teraz zasadę, że w nocy staram się nie wracać dłużej niż 3 godziny na trasy. Miałem takie parę historii niebezpiecznych. Najbardziej miałem taką, wiesz co, wyjechałem A1, wracałem z Gdańska w nocy. Jechałem ze 160 i jakieś wyprzedzam auto, po prostu wiesz, pusta autostrada. Tylko nie można, wiesz, długich włączyć, bo oślepisz przez przeciwka, więc widoczność jest mała. I nagle widzę przed moim autem po prostu, że jest auto w poprzek, wiesz, rozwalone, jeszcze nieoznakowane nic, ciemne całkowicie. I wiesz, w ostatniej chwili po prostu skręciłem, wiesz, w prawo, w lewo, wpadłem w lekki poślizg i wyprowadziłem, nie? No ale no, wystarczyło, żebym hamulec nacisnął i było po mnie, nie? Grubo, nie? Więc to tak później, oczywiście gorąco w środku się zrobiło od razu. Zwolniłem do 150. Bez szaleństw. No, ale naprawdę to mi tak dało do myślenia, że w nocy jednak jest dużo bardziej niebezpiecznie, trzeba uważać, nie? Patrzec też się porozbijał przecież ostatnio, nie? Tam, że nic porządnego mu się nie stało, ale furę skasował porządnie. Więc jak my tyle kilometrów robimy, po prostu trzeba, nie wiem, niwelować ryzyko, prawda? Więc staram się jednak coraz mniej jeździć samochodem, jeśli jest taka możliwość. A starasz się to jakoś logistycznie dobrze dograć, żeby nie było jednego występu w Szczecinie, a drugiego w Przemyślu? No plus tego, że teraz dużo ludzi chce przyjść na mój występ, jest taki, że mogę to zrobić. Bo kiedyś jak było tak właśnie szukanie występów, to ja miałem trasy Rzeszów, Łódź, Szczecin, potem Zielona Góra, potem Warszawa, potem znowu gdzieś tam koło Szczecina, Gorzów i jeździłem wtedy jako pętany, nie? Musiałem wstawać 8-9 rano, za kółko, 5-6 godzin, próba, wiesz, i potem z tego dnia rano to samo. Więc wtedy było strasznie, tak, miałem takie sytuacje, że miałem jakieś 5 występów, wolny dzień i 6 występów i w ten dzień mi wpadł jakiś występ i musiałem zamówić na Allegro ciuchy, że przyszły mi do Warszawy, tylko podjechałem na chwilę pod chatę, karton do samochodu i ruszyłem dalej, nie? O ja. Więc cieszę się, że te czasy, mam nadzieję, są już za mną i będę mógł sobie wybierać, gdzie chcę występować, nie? A dużo musisz odmawiać występów? Teraz już troszkę tak, bo często do mnie dzwonią z jakichś mniejszych miejscowości i małych, jakichś małych eventów, jakichś mali gospodarze scen, gdzie na takich małych scenach ja występuję na początku pisania programu, nie? Gdzie testuję sobie materiał i wtedy, żeby w tych mniejszych miejscowościach, mniejsze sale gram, a potem już duże, nie? Więc teraz już muszę odmawiać rzeczywiście tych występów. A zawsze masz próbę przed występem? Zawsze 2 godziny przetroję próbę, bo nie lubię niespodzianek. Pamiętam, raz nie zrobiłem próby w Lublinie, bo nie mogłem, w klubie Graffiti i wychodzę na scenę, i tak patrzę na światło, mówię, no to jest najmocniejsze światło, więc chyba tutaj stoję. No i występuję z 10 minut i tak patrzę, że jakaś ta widownia krzywo siedzi, nie? Że jakbyś tak tu jest, nie? I nagle patrzę, no ta ściana jest w chuj dalej niż ta, nie? I patrzę na światła. Stałeś bokiem do nich? Stałem na boku sceny, nie? Aha. Po prostu światła boczne były mocniejsze niż środkowe. Aha. I stałem po prostu w kącie sceny przez 15 minut gadając do nich. I na pewno każdy z nich miał mindfuck, nie? Czemu on tam stoi, nie?
Czekali na jakiś bęk. Tak, no. Pewnie jakiś ma plan do tego, chociaż to lotek, nie? I wszyscy musieli patrzeć na mnie w tę stronę. I co, tak, jakoś wyszedłeś obronną ręką, czy nie? Nie, powoli sobie wyszedłem na środek, jakby nigdy nic, wiesz, no. I grałem dalej, nie? Okej. Okay. Dużo jest improwizacji w twoich występach? Większość jest napisana i wiem, co dokładnie będę mówił, ale improwizacje zdarzają, bo ja mam tak, że ja nie piszę programu słowo słowo, nie? Ja mam w głowie historię, którą chcę powiedzieć i tylko mam spisaną na kartce chronologię. Że teraz będzie o lekarzach, teraz będzie o czymś tam, teraz o czymś tam. Każda historia ma pewnie jest 8-10 minut. Masz zawsze kartkę przed sobą? Nie. To w garderobie sobie powtarzam. Nie? Tak wychodzę bez kartki i wszystko mam już w głowie. Nie? I lawiruję między tymi tematami dosyć luźno, ale wiesz, po jakimś 30 występie już te słowa są, nie? Dokładnie wiem, co będę mówił, w jakim tempie, bo te żarty tak się kształtują u mnie, nie? Jak piszę nowy materiał, to występuję ze 20 razy na testach z nim. I wtedy jakby już wiem, gdzie to działa, co muszę, zmieniałem w tym czasie oczywiście bardzo dużo, ale też zawsze, myślę, że co występ, coś nowego mi dochodzi, nie? Jakaś drobna rzecz, którą wymyślę na scenie i ona dochodzi, a jeśli chodzi o improwizacje, to największe są wtedy, kiedy ktoś z publiki coś powie, albo coś się wydarzy dziwnego po prostu na scenie, albo ktoś dziwny siedzi w pierwszym rzędzie na przykład, nie? Gdzie ostatnio był gość, który miał tak długie nogi, nie? Miał jakby jak z mangi był, nie? Miał taki tłów, nie? I nogi, kurde, dwumetrowca, miał 1,70 m. To o nim musiałem też pogadać trochę, bo bardzo śmiesznie wyglądał. Ale wtedy ludzie z tyłu widzieli go, czy nie? Nie, opisujesz go. A, ty go opisujesz po prostu. Opisujesz, mówisz, to mój kolega, ten Czarek Sikora, też go przyuważył, z którym występuje teraz, pozdrawiam Czarka. On jest moim teraz na saporcie, ze mną jeździ. I on właśnie miał takie śmieszne żarty z tym gościem, że kurwa, jakbyś był strażakiem, to byś mógł jednym krokiem na piąte piętro wchodzić, nie? Albo inni strażacy by na twoich nogach zjeżdżali. I mówię, kurde, tam jest żart za żartem po prostu leciał. I to się nakręca jeszcze wtedy to bardziej, dokładnie, to się nakręca. Tak, i publika też lubi takie wstawki, wiesz, tu i teraz, więc zawsze staram się też z publiką pogadać, nie? Ja jakiś tam secik i gadam z publiką, to skąd przyjechał i tak dalej, wiesz, tak żeby to się wydarzyło śmiesznego. Ja kiedyś w Krakowie trafiłem taką parę dziewczyn, które mówiły jednym głosem, jak te bliźniaczki w Lśnienie, nie? Po prostu mówili, skąd jesteście? Z jakiej uczelni? Z Jagiellońskiego i coś tam. I tam pracujecie, one, że pracują i czym się zajmują? I one, że promują Uniwersytet Jagielloński na Uniwersytecie Jagiellońskim, nie? I ja mówię, kurwa, jak to wygląda, nie? Że chodzicie wśród studentów i mówicie, fajnie, nie? Fajnie, jest super, fajnie. Jest na wykładzie co jakiś czas. Woo! Ale fajne uczenie. Więc zawsze takie wstawki, wiesz, są fajne, nie? Ja to się bardzo lubię. Jak ktoś fajnego coś powie z publiki, jak ich pytam o to, nie? To wtedy czasami fajne interakcje się nawiązują. A miałeś taką sytuację, że zaćma? Nie wiesz, co powiedzieć? Że zapomniałeś o czym teraz i musisz łatać? Ja to nazywam zapominajki. Aha. Nie? Bo się zdarzają rzeczywiście, że mówisz jakiś żart i nagle... to mówisz dalej, nie ma. A ja mam zwykle awaryjną historyjkę jakąś, nie? Która wtedy wchodzi i w czasie tej historyjki przypominam sobie. Nie? Ale ona jest jakoś nawiązaniem do tego zwykle, skacza, czy z dupy nie, jest? Nie, zupełnie z dupy, ale zawsze coś tam wymyślę, czemu jest nawiązanie, nie? Aha. Ale zwykle jest taka zawsze jakaś krótka z dupy i zawsze komikom innym mówię, nie? Że jak zacznę mówić o orangutanie, znaczy, że nie mam pojęcia, co mówię, nie? I oni czekają, nie? I ja mówię, słyszeliście o tym orangutanie? I oni wiedzą, że nie miałem pojęcia, co mam powiedzieć. Ale w tym czasie sobie przypominam, wiesz, i leci dalej, prawda? Zwykle zapominajka trwa z 2 sekundy, nie? I potem już wiesz. Okay. Ale w tym momencie jest jak w tym samochodzie, wszystko gorąco ci się robi, nie? To było, nie? I już jakby działasz dalej. Najdziwniejsze miejsce, w jakim miałeś okazję występować? Nie, to tak kiedyś z Paczesiem graliśmy na otwarciu jakiegoś tam magazynu wielkiego, ale to było zrobione na takie banki, więc to nie było aż takie dziwne, nie? W ogóle Pa Kosińska to prowadziła, taki był event po prostu, nie? Więc takiego jednego dziwnego, bo też nie występowałem na tych, wiesz, Dniach Świni czy jakichś takich innych pierdołach, bo nie przyjmujemy takich festynów, prawda? Aha. Bo to jak stand-up na festynie, żeby się sprawdzić. Chociaż niektórzy komicy mówili mi, że tak kiedyś byli na takich różnych eventach. A słyszałeś o tej zapowiedzi słynnej, ja tego nie byłem przy tym oczywiście, ale jak był Maryla Rodowicz, występowała na Dniach Świni właśnie w jakimś mieście. Nie, ja nie widziałem. Nie? I jakiś konferencjer podobno powiedział, nie wyobrażam sobie Dni Świni bez Maryli Rodowicz. Maryla Rodowicz, zapraszam. No to nie? Świetne uwieńczenie jej 50-letniej kariery muzycznej. Piękne, piękne. W ogóle ja uwielbiam takie zapowiedzi, czasami w jakichś filmach się występuje i ktoś mówi właśnie, witam panią Kaszu, ja przygotowałem parę żartów, żeby pana zapowiedzieć. I ja wiem, że to będzie kurwa tragedia, nie? I to zawsze jest tragedia. No. I też wczoraj nawet miałem filmówki, gdzie przekręcili moje nazwisko też. Jak powiedzieli? Nie, powiedzieli i ksywę. Powiedzieli Łukasz Lotka Lotkowski. No tak, zajebisty wstęp, nie? I to jeszcze ten gość tak śmiesznie powiedział, bo właśnie dopowiada mnie i mówi, a teraz największa atrakcja dzisiejszego wieczoru. To przygotowałem sobie taką zapowiedź, nie? I kartki zmienia. I ja wiem, że nazwiska nie pamięta, nie? Że tam nie ma żadnej zapowiedzi. I nawet się z tym nie krył, nie? I zrobił Łukasz Lotka Lotkowski, nie? Jeszcze źle przeczytał. No tak. Więc to się zdarza. Też słyszałem, że Rutek
Kojarzysz Rutkowskiego, Rutkowskiego, nie? Tak, oczywiście. Aktor też, prawda? Tak, on to jest, kurde, prywatnie najśmieszniejszy gość na świecie, nie? Nie znam śmieszniejszego niż on. No. I on miał kiedyś zapowiedź na jakimś tam filmie, nie wiem, Rutek, czy to mogę mówić, mam nadzieję, że masz luz, że zapowiadali go i mówili, a teraz będzie stand-uper, no, może państwo zgadną, kto to będzie. I mówią, Abelard Giza. Nie, nie. Ale kolega Abelarda, nie. Kacper Uciński. Nie, też nie. Patrzeć. Nie, 15 minut nie, później. Dokładnie. Nie, nie, nie. No trudno, Rafał Rutkowski, nikt nie zgadł, kurwa, nie, i Rutek wychodzi. Dzień dobry. No, no, świetny wstęp też, prawda? Świetny, no. Więc czasami ci konferencjerzy nie mają pojęcia, co robią, nie? A czy wy się lubicie prywatnie? Wszyscy stand-uperzy? Wiadomo, że wszyscy nie, bo to jest jak normalnie w każdym środowisku, prawda? Że kogoś lubi bardziej prywatnie. I ja akurat większość komików lubię. Nie mam takiego, mam może taki jednego takiego, którego nie lubię w sumie. A resztę bardzo, bardzo lubię i szanuję i fajnie, że to się tak rozrasta. I też zawsze kibicuję młodszym komikom i staram się jakoś tam im pomagać też, jeżeli mam taką możliwość. Bo ja uważam, że jeszcze nasze środowisko jest bardzo małe, więc im będzie więcej komików, tym będzie ciekawiej. I myślę, że wszyscy na jednej gałęzi jeszcze siedzimy, więc powinniśmy wszyscy dbać o to, żeby wszystkim się dobrze wiodło, prawda? No pewnie. A nie lubię właśnie komików, którzy komuś podcinają skrzydła albo próbują to robić, nie? A w jaki sposób na przykład? No mi też próbowano podcinać skrzydła na początku, nie? Że tam chciałem gdzieś wystąpić i powiedzieli mi, że nie, bo tam powiedzieli, że nie mogę tam wystąpić, jacyś inni komicy, nie? I tak mówię, kurwa, co ich to obchodzi w ogóle, nie? No i tak na początku były takie przeszkody i wiem, że to się tam czasami zdarza jeszcze, nie? Dlatego to mnie najbardziej wkurza i dlatego nie lubię tych komików, którzy nie pomagają innym komikom, nie? Kopią dołki, no. Jest jakiś komik, na którym się wzorowałeś w Polsce? W Polsce nie, bo jak wiesz, jak ja 7 lat temu zaczynałem, to był tak naprawdę tylko Abelard, Kacper i Kaśka Piasecka, których znałem. I my byliśmy tymi kolejnymi jakby komikami, którzy powstawali. Więc nie miałem takiego polskiego komika, na którym się wzorowałem. Zagranicznych wtedy też jeszcze nie miałem, bo też nie byłem jakimś takim wielkim fanem wtedy stand-upu amerykańskiego czy brytyjskiego. Teraz już mam jakby, nie? Komików, których tak ubóstwiam. Czemu jednego, którego ubóstwiam, to jest Norm MacDonald. Uważam, że nie ma śmieszniejszego gościa niż on. Jeden z jego lepszych żartów jest, co myśli pies bezdomnego? To jest najdłuższy spacer, na jaki byłem. No, to tak. Jest żart właśnie Norma, nie? No, no. I Norma te żarty takie perły po prostu, perły, nie? Kiedyś miał taki żart, że czytał jakby notatkę, jakby prasową, coś takiego, że w tym roku w Atlancie odbędzie się największa międzynarodowa msza, czarna msza satanistów. Zjadą się sataniści z całego świata, żeby ten dzień uczcić i mi się to nie podoba, bo ja uważam, że można być blisko szatana i w domu, i w pracy, że czemu od razu? Podobają tak. Takie przekładki, nie? O. Słuchaj, mamy taką rubryczkę pytania od widzów i Tomek z Gdańska, jak się dowiedział, bo tam na... To są prawdziwe pytania od widzów. Tak. Tu siedzi Tomek z Gdańska, a ty... Kamil z Dębota. Dokładnie. Zdzisiek z... Tak. Pytania od widzów i nagle wchodzą po prostu. Tak. Siemanko. Proszę, widz numer jeden. Proszę. Tomek, słuchaj, z Gdańska. Da? Lotek, co sądzisz o starych kurwach? Co sądzę o starych kurwach? Tak, takie pytanie. Jezu. Co ja sądzę o starych kurwach? Kurde, nie wiem nawet, co sądzę, no, żeby byle nie przepłacać, nie? No. Myślałem, że powiesz, że są stare i że kurwy, no. Nie wiem, czy mu chodzi właśnie o polityków, czy o prostytutki, nie. Też nie wiem, no takie szybkie pytanie na Instagramie, no stwierdziłem, że przekażę. Czy jakiś klub piłkarski, nie? F czy stary kurwy. No. Always United. Ostatnio mój kolega jest takim małym hazardzistą, że tam po 10 zł obstawia, nie? Ale regularnie jest mega przyjęty tym, jak wygra dwie dychy, nie? I obstawiał jakiś mecz, jakiś taki... ŁKS, coś tam z... Ruch Radzionków, tak? Tak, no. Takie 10. liga, nie? I była możliwość założenia się, czy piłka wpadnie na pobliski cmentarz, nie? Tak lub nie, kurs 1,8. Że wpadnie, czy że nie wpadnie? Czy wpadnie, czy nie? Albo nie, aha, oznaczasz, okay. Czy wpadnie, aha, czy nie. Okay. To nie wiadomo, czy wpadnie, czy nie. A cmentarz był zakład. Daleko, czy nie? Nie wiadomo. A wygrał, czy nie? Nie obstawił. A, nie obstawił. Ja mówiłem, że na bank wpadnie, nie? Nie mając pojęcia, o co chodzi. Jak on zakłada się jakąś ligę japońską, to skąd może wiedzieć, czy to wygra, nie? No tak. On patrzy na kursy. Może się uda, nie? Albo stawiam na pewniaka, no to bez sensu. You never try, you never know. No dokładnie. Drugie pytanie jeszcze od widzów. Czy zobaczymy cię kiedyś w Fame MMA? Fame MMA? Tak. Nie. Ale nawet nie czujesz, jak rymujesz. Nie ma szans, nie ma szans, żebym pojawił się w Fame MMA. On tutaj proponował, że z bonusem byś mógł walczyć. Nie, nigdy tam nie będę. Nie ma szans. Ulubiona potrawa Lotka? Co moja ulubiona potrawa? Bardzo lubię makarony. Bo mówiłeś, że jadłeś schaboszczaki, jak złamałeś nogę.
Tak, ale oczywiście polską kuchnię bardzo lubię. Chociaż o dziwo teraz staram się troszeczkę zdrowiej odżywiać, nie? Może jeszcze nie widać, ale myślę, że bardzo lubię indyjską kuchnię. Butter chicken bardzo lubię i z makaronów lubię bardzo carbonare. Myślę, że to jest taki jeden z moich ulubionych. Ale bardzo różne rzeczy lubię. Nie jest tak, że mam jedno, co regularnie jem. Nie? Z tą indyjską to ja zawsze uważam, jak mam następnego dnia coś w obowiązkach. Ja lubię. Ja lubię taki zapieczę i poleci, wiesz. Czasami jest takie ciśnienie, że nad wody nie trzeba spuszczać, po prostu leci, nie? Fajerwerki po prostu, nowy rok. Dokładnie. Potem sobie wróżę z tego, wiesz. Zobaczyłem twój żart, twój sketch i też jeździłem BlaBlaCarem i miałem też podobną sytuację, bo zawsze mnie zawali drogi przed Mławą, denerwowały. Mm-hmm. I ty tam zadzwoniłeś do gościa. Dokładnie. Lazura, terakota. To jest true story akurat, nie? To już jest przed moich czasów stand-upowych, jakby z kolegą jechaliśmy właśnie do Trójmiasta. I faktycznie to zrobiliśmy, bo się wkurzaliśmy, tak wolno jedzie. I faktycznie z tym gościem z Radomia, który był nafurany na maksa, nie? Jechał z nami, nie była ta fura, nie? Rozumiemy, Jezu! I od razu piwka zaczęliśmy pić, nie? I faktycznie zadzwoniliśmy do niego i on skręcił, wiesz, w uliczkę w bok, nie? I go minęliśmy. I potem odzwaniał właśnie. No, a rzeczywiście początek był taki, że co? To może bagaże wpierdolcie do bagażnika, co? No, oczywiście, tak? Oczywiście, no. No stąd nazwa. Aha. Nie, to było straszna podróż. Jakiej muzy słucha Lotek? Ja słucham różnej muzyki bardzo, lubię i hip-hopu, bo też polskiego dużo dosyć słucham, ale nie tak, że to jest jakoś tylko hip-hopu jakby, nie? A z tych hip-hopowców polskich to kogo? No bardzo lubię Ostrego, Nowo Protagurala jest mega w porze, jest taka jajcarska, ja lubię też, to są takie, wiesz, dla beki. Łonę bardzo lubię, bardzo lubię, Dwa Sławy też lubię, są bardzo uważam zabawni. Kogo jeszcze lubię? Bisza bardzo lubię. Bisza to jak sam jestem w aucie, nie? Nie lubię z kimś słuchać, na przykład taki Bisza czy Łony, bo zaczyna mi coś pierdolić, nie mogę się zakupić. Bo to trzeba jednak cały czas chłonąć. Dokładnie, no. A też z zagranicznych wokalistów lubię, na przykład teraz jestem fanem Michael Kiwanuka. Nie wiem, czy Nie kojarzę. Ale jest świetny poeta, Michael Kiwanuka jest zajebisty i jego teraz dużo też słucham. A ogólnie mam taką składankę u siebie na Spotify'u po prostu i tam jest Palucha też bardzo lubię, nie? Jak właśnie tak myślę, ten składanie jeszcze mam. O, i Jamiroquai, moja wielka miłość Jamiroquai. Ale ubóstwiam ich i też śpiewam ich piosenki też często. Bo też karaoke. Ale co, że rapujesz sobie tam? Nie, Jamiroquai to nie rap. Ale okej, no. Mówię o raperach jeszcze. Nie, rapować tak średnio. Chociaż kiedyś bym się chciała spróbować, wiesz? Jakiś dla żartu taki raperski kawałek nagrać, coś takiego. To i już to Coolio, Gangsta Paradise na przykład. Bym cię widział tam. Dokładnie, no. Nie? Ja kiedyś myślę, że było bardzo fajnie. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after ja hour. Ja tak kiedyś jeszcze karaoke prowadziłem, w jakichś konkursach też wokalnych nawet brałem udział, takich amatorskich, nie? Czyli coś zaśpiewasz? Tak, na sobie dobrze radziłem, no. Aha. Czy jak wspominasz wizytę u Gimpera? Bo widziałem, że byłeś, a Gimper będzie u nas za 2 tygodnie, więc chciałem tak, byłem u Gimpera. Research. No wiesz co, ja ogólnie do youtuberów byłem zawsze tak średnio nastawiony, ale tak zobaczyłem jego te programy, że to jest takie... Teraz on robi to w stylu Jimmy'ego Fallona zdecydowanie. On nawet się nie kryje z tym, że on się na nim wzoruje. Tak, nawet mi się powiedział. No to właśnie jest w takim stylu i stwierdziłem, że spoko, że to jest takie coś, jakby, czym mogę wziąć udział, że zadało mi się to w porządku. I było bardzo miło, nie? On w porze był bardzo, wiesz, to było moje pierwsze doświadczenie jakieś takie, żeby u youtubera wziąć udział w czymś takim. I było okej, było w porze, nie? Dla mnie to wszystko jest jeszcze ciągle zbyt przaśne, nie? Że to nie jest jakieś takie, bo to jest ani na poważnie, ani na maksa jajcarskie, takie trochę pomiędzy, że już myślę, że trzeba wybrać jakąś stronę w końcu i pójść coś na maksa, nie? No tak. Tam moje takie zdanie po prostu, wiesz. Ale co, chciałbyś, na przykład jak występujesz w jakimś programie, to wolałbyś bardziej odpiąć te wrotki i lecieć po bandzie, tak jak na występie, czy... Wiesz co, ja trochę jestem pojebany, nie? Ja mam dziwne poczucie humoru. Jest właśnie na Netflixie Norm Macdonald, ten mój ukochany komik, ma swój teraz show i tam ma wywiady, nie? I to mi się najbardziej podoba. To jest spokojny wywiad z kąśliwymi żartami i ma fajny pomysł na to, bo zwykle w tych talk show'ach amerykańskich zawsze jest sidekick, nie? Taki pomocnik jakby, nie? Że jest główny prowadzący i taki dopowiadasz troszeczkę, nie? I on ma dopowiadacza, którego cały czas jedzie, nie? Cały czas go jedzie i gość go jedzie, jest ogólne przyzwolenie, żeby tego typa jechać i to tworzy taki magiczny klimat, no. Bo u niego, wiesz, był i Letterman, był i Seinfeld, u niego tak naprawdę, wiesz, tuzy jakby, nie? Z komedii w ogóle w Stanach. I oglądałem 1000 razy wszystkie odcinki tego i chciałbym coś takiego, nie? Tylko to jest takie niszowe właśnie, więc trochę nigdy nie będzie mainstream, ale to jest coś, co mi się podoba, nie? No bo takie mega czarne poczucie humoru, no to nigdy nie będzie mainstreamem. No dokładnie, ale to też nie jest stricte czarne, nie? Po prostu jest bardzo cipne i cała rozmowa jest zupełnie na luzie. Nie ma widać konkretnych tematów stricte, które chcę poruszyć, nie? Jakoś to po prostu płynie sobie, jest takie przyjemne do oglądania, nie?
I no nie wiem, myślę, że kiedyś takiego się pojawi też w Polsce, nie? Ja się cieszę, że coraz więcej ludzi próbuje coś takiego robić, więc znaczy w sensie różnych form próbuje. Więc zajebiście, no mam nadzieję, że będzie tego coraz więcej i każdy dla siebie znajdzie, nie? Czyli mówisz, że rozmowy w toku to nie do końca do ciebie. Nie, nie, nie. Tak samo wiesz, no wojewódzki też nie do końca mi do mnie przemawia, nie? To kiedyś oglądałem dosyć często, teraz już praktycznie w ogóle. Bo tam niczym się nie gada tak naprawdę, nie? Ale z racji na to, że zmienił jakby trochę profil programu, czy że ty się zmieniłeś i twoje poczucie... Tego właśnie nawet nie wiem. Uh-huh. Nie do końca wiem, bo teraz nie wracam do tych starych odcinków. Ale po prostu mam wrażenie, że to jest rozmowa o niczym, nie? No, takie show po prostu. Takie show i nawet nie jest do końca dowcipne, niby się stara być dowcipne to ogólnie. I nie mówię tylko o wojewódzkim, tylko ogólnie całej właśnie koncepcji tej rozmowy, nie? Jak to ma wyglądać, bardziej konwencji. I jakoś to nie przemawia do mnie. No czekam, aż coś fajnego się pojawi. Uważam, że Michał Leja ma ten swój Michał Leja show. Mhm. I na przykład to jest takie, myślę, najbardziej, najbliższe tych amerykańskich talk showów. I miło mi się to ogląda, nie? Pamiętaj też dlatego, że moi znajomi występują jako goście, nie? No tak, no to też na pewno dlatego, dokładnie. Ale podoba mi się ta forma, nie? Że jest sporze. No i Onet, prawda? Super programy. Onet oczywiście, Onet rano, wszyscy przygotowani. Super. No i ten luz prowadzącego. Pani luzi dowcipni. To jest to, czego ja szukam w polskim show biznesie. Dziękuję ci bardzo, Lotek, za dzięki rozmowę. Bardzo, dzięki. Wszystkiego dobrego.